Witam serdecznie, Luka z tej strony. Dzisiaj zapraszam na taki nietypowy film. Widzimy mój pulpit. Nie chcę mi się akurat odpalać o 4 rano zdalnego, o 4 rano pul, o 4 rano kompa. Chcę wam taki krótki poradnik, jak zmienić na przykład tło w systemie Windows, paska menu startu oraz okienek. Wchodzimy personal i mamy tutaj kolor okienek. I tutaj możemy sobie wybrać paletę kolorów, zaawansowane ustawienia, jeszcze coś tam możemy, na przykład inny wygląd. No, możemy sobie poustawiać kolory wszystkiego, nazwy, jakim chcemy, z rodzajem. To jest fajna rzecz, okej. No, ja sobie nie zrobię nic z czego, więc przezroczystość, możemy łączyć przezroczystość, czyli troszeczkę możemy tak zrobić. Możemy tak zrobić, możemy w ogóle tak zrobić. Proponuję troszeczkę, żeby widzieć pasek startu. Ja tak wezmę sobie, zrobię tak. I oczywiście zapis zmiany. Możemy sobie wybrać z dowolnej palety, znaczy z palety tutaj co jest. Zapis zmiany i to wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, papa, buziaki. A wszystkim dzieciakom życzę dużo zdrówka. Ja to szybko, ciutko ten film obrobię, od razu go zaraz wrzucę. Trzymajcie się, pa.